Generalnie to, o czym chciałbym dzisiaj podyskutować, czy się z wami podzielić, to jest seria koncepcji misji na Wenus, które w samym swoim sercu, których celem jest tak naprawdę astrobiologia. Czyli my nie udajemy, nie boimy się tego słowa życie pozaziemskie, nie boimy się astrobiologii jako centrum badań, czy centrum tematu misji kosmicznych. My chcielibyśmy tak naprawdę mieć właśnie misje kosmiczne, które są absolutnie, które mają astrobiologię w centrum. I tymi i takimi właśnie misjami, czy koncepcjami takich misji jest Venus Life Finder, czy to konsorcjum, które stworzyliśmy, które się nazywa Venus Life Finder. I jeżeli tak naprawdę nasze te inicjatywy się ziszczą, to również będą to pierwsze tak naprawdę prywatne, międzyplanetarne misje kosmiczne, a przynajmniej pierwsze misje, które będą miały bardzo duży czynnik prywatny, taki zaangażowania prywatnego. Ale więc tak naprawdę mamy przed sobą bardzo dużo pracy i miejmy nadzieję, że ta cała praca będzie bardzo owocna, ale oczywiście zanim my się zagłębimy w te wszystkie szczegóły dotyczące naszych różnych pomysłów i koncepcji, no warto, żebyśmy tak naprawdę odpowiedzieli sobie na pytanie, dlaczego tak naprawdę lecieć na Wenus i również dlaczego teraz, dlatego że tak naprawdę jakiś taki powód naukowy, astrobiologiczny warto byłoby sobie przynajmniej pokrótce przybliżyć, więc zaczniemy od tego, a potem będziemy dyskutować różne nasze właśnie pomysły i koncepcje, które realizujemy obecnie. I wiemy, że teraz Wenus od niedawna przechodzi tak naprawdę renesans i po około 40 latach takiego właściwie nieco mniej aktywnego badania, ta planeta naprawdę przechodzi renesans. Mamy 3 w tej chwili misje kosmiczne, które zostały wybrane i będą lecieć na Wenus i badać tę planetę dogłębnie. Mamy oczywiście amerykańskie, nasowskie misje Da Vinci i Veritas i również europejską misję Envision. Te misje tak naprawdę mają jeden taki wspólny cel naukowy, a mianowicie takim celem jest stwierdzenie raz na zawsze, czy Wenus kiedyś miała oceany ciekłej wody na powierzchni, czyli tak naprawdę również, czy Wenus zawsze wyglądała jak ten taki piekielny świat, który widzimy teraz, czy też miała ten epizod długi, przynajmniej miliardowy, miliarda lat na przykład, albo i więcej, gdzie te warunki na powierzchni planety były zdatne do zamieszkania, przynajmniej jeżeli chodzi o życie takie, jakie znamy tutaj na Ziemi. I Da Vinci Plus jest misja Da Vinci to jest i orbiter, i taki próbnik, który będzie zrzucony w atmosferę i on ma zadanie właśnie zmierzyć różnorakie gazy w atmosferze, szczególnie poniżej pułapu chmur, tak jak na przykład para wodna, czy gazy szlachetne, i również badać i fotografować te różne geologiczne układy na powierzchni planety, które są bardzo ciekawe, te tak zwane nieco starsze geologicznie elementy, takie jak te tesary osławione. I miejmy nadzieję również dać nam trochę informacji na temat składu mineralogicznego tej powierzchni wenusjańskiej, gdyż jeżeli będziemy wiedzieć, jeżeli te pomiary spektroskopowe misji Da Vinci dadzą nam jakieś informacje na temat składu mineralogicznego, to być może będziemy w stanie na przykład powiedzieć, że część minerałów mogła się tylko i wyłącznie stworzyć w warunkach oceanicznych, jeżeli na przykład takie oceaniczne minerały rzeczywiście tam będziemy mogli wykryć. Więc to będzie rzeczywiście bardzo ciekawa misja. Zajmuje się ona przede wszystkim jednak tą przeszłością tej planety i tym, w jaki sposób ona się zmieniała. Tak samo jak misja Veritas, która jest orbiterem i ona też skupia się właściwie na tym, w jaki sposób też ta planeta się zmieniała w czasie. Jak przede wszystkim ta misja skupia się na badaniu aktywności
geologicznej tej planety, czyli na przykład obserwacji potencjalnych aktywności wulkanicznej, tudzież tektonicznej. No i oczywiście też również jest to misja, która skupia się na tym, żeby zmapować i zobrazować też powierzchnię planety, a planety również w detalach, których wcześniej nie mieliśmy. Jeżeli chodzi o misję europejską, to ta misja europejska w sposób niesamowicie dobry, wspaniały, wpisuje się w właśnie też te założenia naukowe misji zarówno Da Vinci, jak i Veritas. Tu mamy do czynienia z taką możliwością też analizy powierzchni, czy z potencjalnego składu mineralogicznego powierzchni planety Wenus, jak i również zmapowania i stworzenia obrazu radarowego powierzchni również. I to też będzie, no też to będzie bardzo, bardzo ważne i będzie to tak naprawdę doskonałe takie dodanie, wartość dodana do pozostałych tych dwóch nasowskich misji. Jednak jest jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie to, że żadne z tych misji, które są planowane, nie będzie badać chmur Wenus. I z mojego całkowicie subiektywnego, czy takiego punktu widzenia, no chmury Wenus są jednak najbardziej ciekawym miejscem na planecie, więc tak naprawdę to jest też główny obszar zainteresowań naszych różnych koncepcji misji. A ponieważ misje nasowskie i misja europejska nie będą miały tych chmur i badania chmur w centrum, no to my tutaj wpisujemy się doskonale z naszymi tak naprawdę naukowymi założeniami, no wspaniale. Wręcz jeżeli chodzi o działalność, czy o uzyskanie nowych, całkowicie naukowych informacji. Ale zanim tak naprawdę się zajmiemy tym, czym tak naprawdę nasze misje się zajmują, to chciałbym też przybliżyć Wam to, dlaczego tak naprawdę wybraliśmy tego takie, a nie inne naukowe zadania dla naszych misji. No nasza misja jest misją astrobiologiczną, więc siłą rzeczy musi się skupiać na tym rejonie planety, który tak naprawdę ma jakiś potencjał astrobiologiczny, a tym jedynym rejonem obecnie na obecnej Wenus są chmury. I ten pomysł, że tak naprawdę coś może funkcjonować czy żyć w chmurach Wenus, no nie jest nowy, to się pojawia w literaturze od około 40 lat i też wynika to z tego, że tak naprawdę mamy, tak jak wspominałem, te poszlaki, które sugerują, że planeta Wenus nie była zawsze tym takim piekielnym miejscem, które widzimy teraz. Nawet do tak niedawna, jak 700 milionów lat temu mogła mieć ona oceany ciekłej wody na powierzchni. Oczywiście tutaj naukowcy się kłócą i o to bardzo, bardzo intensywnie. Niektóre modele sugerują, że tych oceanów w ogóle nigdy nie było, inne sugerują, że tam były. Są pewne geologiczne badania, które sugerują, że występują na powierzchni Wenus skały, które nie mogły się stworzyć w warunkach innych niż oceaniczne, ale tego typu wszystkie badania tak naprawdę no i obserwacje, miejmy nadzieję, będą no, w jakiś sposób rozszyfrowane przez te misje właśnie nasowskie i europejskie. My natomiast jesteśmy zainteresowani tym, czy tak naprawdę życie w tych chmurach Wenus mogło i czy ono istnieje i czy tak naprawdę są tam jakieś jego ślady. Już jest całkiem, możemy sobie pospekulować, że w momencie, kiedy tak naprawdę Wenus weszła na tą ścieżkę, z której już nie mogła zboczyć i że w momencie, kiedy ten klimat wenusjański się zaczął całkowicie zmieniać w kierunku zupełnie niezdatnego do zamieszkania, być może, że życie na Wenus tak naprawdę zaadaptowało się do tych zmieniających warunków i uciekło w ten jedyne miejsce na planecie, które jest zdatne do zamieszkania, czyli w te chmury. I tutaj oczywiście możemy sobie zadawać pytanie, że to właściwie jest bardzo dziwaczna hipoteza, dlatego że chmury Wenus są tak naprawdę środowiskiem, które jest całkowicie niezdatne do zamieszkania z punktu widzenia jakiegokolwiek życia, takiego, jakie mamy na Ziemi, jakie znamy. Ale to zupełnie nie przeszkadza nam w
wystosowywaniu różnorakich hipotez na temat potencjalnych strategii przetrwania tego życia w chmurach Wenus. I parę takich strategii ja wam przybliżę, dlatego że tak naprawdę wiele tych badań laboratoryjnych, które my przeprowadzamy w tej chwili w takich warunkach quasi-wenusjańskich, tak jest bezpośrednio wpływa na wybór naszych naukowych celów misji właśnie wenusjańskich. A tutaj jednym z takich potencjalnych strategii przetrwania życia w chmurach Wenus jest po prostu posiadanie kompletnie alternatywnej biochemii, to znaczy biochemii, która nie jest oparta na wodzie, tak jak mamy tutaj u nas na Ziemi, ale jest po prostu oparta o kwas siarkowy. Kwas siarkowy, stężony kwas siarkowy jest tak naprawdę główną cieczą, która występuje w tych chmurach Wenus, więc tak naprawdę można byłoby sobie zupełnie spekulatywnie wyobrazić, że jakieś ciekawe reakcje chemiczne mogą zachodzić, które tak naprawdę powodują powstanie skomplikowanej chemii organicznej i ostatecznie życia właśnie opartego o kwas siarkowy jako rozpuszczalnik. To może się na pierwszy rzut oka wydawać jako kompletne science fiction, niemniej my zajmujemy się bardzo intensywnie w tej chwili chemią kwasu siarkowego i chemią organiczną w kwasie siarkowym. I tutaj oczywiście czempionem tych badań jest grupa profesora Stevena Bennera i doktora Jana Szwaczka, którzy badają w tej chwili kwas siarkowy pod kątem jego różnorakiej reaktywności ze związkami organicznymi i te wyniki, które mają, no są po prostu niesamowite. Tutaj jest tylko absolutny teaser, dlatego że to są bardzo nowe wyniki też, które nie są do końca jeszcze w pełni całkowicie opublikowane. Tutaj jest tylko taki snapshot z wykładu pana profesora Stevena Bennera z ostatniej konferencji w NRD w grudniu 2021 roku. I tu kwestia jest taka, że okazuje się, że ten kwas siarkowy, który na pierwszy rzut oka wydaje się być niesamowicie destrukcyjnym środowiskiem dla jakiejkolwiek chemii organicznej, a przynajmniej takiej chemii organicznej czy biochemii, jaką mamy tutaj na Ziemi, nie jest uniwersalnie destrukcyjnym środowiskiem, po prostu on wymusza pewne chemię organiczną czy pewne reakcje, a oczywiście uniemożliwia inne. I okazuje się, że tutaj mamy właśnie do czynienia z taką sytuacją, w której tak naprawdę mamy zupełnie nowe, ciekawe mechanizmy reakcji chemicznych, które tak naprawdę mogą również i prowadzą do powstawania różnorakich, ciekawych, skomplikowanych polimerów. I czyli wygląda na to, że tak naprawdę istnienie skomplikowanej chemii organicznej w stężonym kwasie siarkowym to może być fakt. I tylko oczywiście tutaj mówimy zawsze o chemii organicznej, która jest zupełnie inna niż to, co my mamy tutaj na Ziemi. I tutaj dr Jan Szwaczek tutaj również próbuje pokazać czy wynajdować różnorakie ciekawe cykle, czy wprowadzić tą chemię organiczną również w większy kontekst chemii całej atmosfery wenusjańskiej. My nie będziemy tutaj analizować tych badań dosyć dokładnie, natomiast jeżeli jesteście bardzo zainteresowani tego typu szczegółami, to jego artykuł jest dostępny na archiwie i można przeczytać sobie w szczegółach na temat tych różnych procesów, które on tutaj proponuje. W obrębie naszego Venus Life Finder Mission również mamy współpracę z laboratorium pana profesora Jacka Szostaka i mój kolega dr Daniel Dusdewicz przeprowadził bardzo ciekawe eksperymenty, które mają również pokazać to, czy na przykład możemy mieć do czynienia z powstawaniem w stężonym kwasie siarkowym z różnymi takimi strukturami quasi-komórkowymi, których byśmy się spodziewali również w środowisku wodnym. Czyli generalnie, czy możemy mieć analogiczne powstawanie takich pęcherzyków lipidowych właśnie w kwasie siarkowym, a nie w wodzie. I tutaj oczywiście, ku naszemu zupełnemu zdumieniu, mamy zupełnie takie pierwsze wyniki tego typu, gdzie się okazuje, że zarówno powstają nam micele, jak i również pęcherzyki takie lipidowe, w stężonym 70% kwasie siarkowym, tylko oczywistą rzeczą jest, że budulec tychże membran musi być zupełnie inny niż ten budulec, który my mamy. Niemniej, czyli mamy budulec, który jest analogiczny, fizyka jest taka sama, natomiast chemię musimy dostosować do zupełnie innego
środowiska chemicznego. Więc tego typu różne eksperymenty sugerują, że ten kwas siarkowy tak naprawdę nie jest absolutnie i uniwersalnie zabójczym środowiskiem dla ciekawej chemii organicznej i może tak naprawdę być prowadzić do różnorakich ciekawych reakcji chemicznych i że ta chemia w kwasie siarkowym no, może być tak naprawdę o wiele bardziej ciekawym zjawiskiem niż nam się wcześniej wydawało. Nasze ostatnie również badania próbują odpowiedzieć na pytanie, czy tak naprawdę chmury wenusjańskie są tylko i wyłącznie zbudowane z tego stężonego kwasu siarkowego, czy też mamy do czynienia z pewną taką neutralizacją tego, potencjalną biologiczną neutralizacją tego kwasu do pewnych akceptowalnych poziomów. I ja nie będę tutaj wchodził oczywiście w szczegóły, dlatego że to jest temat mojego wykładu, który mieliśmy poprzednio z cyklu naszego cyklu wenusjańskiego, więc ja zachęcam Was do tego, żebyście zobaczyli również ten wykład i detale wszystkie na temat tego nowego modelu, który był zbudowany przez doktora Paula Rimera, naszego współpracownika z Wielkiej Brytanii. Niemniej idea tego modelu polega na tym, że mamy do czynienia z pewnym potencjalnie biologiczną produkcją amoniaku, który był potencjalnie wykryty zarówno przez sondę Pionier, jak i Venere właśnie w chmurach Wenus. Czy on tam tak naprawdę jest, czy nie, to jest bardzo ważne naukowe pytanie. I niemniej może jego istnienie sugerować również to, że pewna część, przynajmniej pewna populacja cząstek czy kropelek w chmurach Wenus nie jest tak naprawdę aż tak zabójcza, czy tak kwaśna, jakby się nam wcześniej wydawało. Więc z punktu widzenia misji wenusjańskich, czy misji kosmicznych o charakterze biologicznym, czy właściwie astrobiologicznym, mamy tutaj właściwie pole do popisu, jeżeli chodzi o bardzo dużo różnych anomalnych, dziwnych pomiarów czy obserwacji, które były wykonane przez bardzo wiele sond w przeszłości. I ważną rzeczą jest, żeby stwierdzić raz na zawsze, które z tych różnych pomiarów są tak naprawdę prawdziwe, dlatego że mamy oczywiście do czynienia z tym potencjalnym wykryciem amoniaku w chmurach Wenus. To ma bardzo duże potencjalne implikacje dla możliwości zamieszkania zamieszkania tych chmur, jak i również szereg różnych innych gazów, które na przestrzeni kilkudziesięciu lat były wykrywane w chmurach Wenus przez różnorakie próbniki, zarówno Pioniera, jak i Venery. I ważną rzeczą jest to, żeby rzeczywiście wiedzieć, które z nich są tam, które z nich to jest po prostu na przykład jakiś błąd pomiaru, a które z nich rzeczywiście są tam obecne. I na przykład takimi naprawdę anomalnymi gazami, które mają bardzo ciekawą możliwość detekcji, jest na przykład ten amoniak, jest oczywiście też tlen O2, który był wykryty zarówno przez Pioniera, jak i Venere 13 i Venere 14 w ilościach, których tak naprawdę się obecnie nie da za bardzo wyjaśnić. No i oczywiście mamy te anomalne różne pomiary cząstek w atmosferze, które nie są sferyczne, czyli nie mogą być z definicji kwasem siarkowym, ciekłym kwasem siarkowym, tylko muszą być czymś zupełnie innym i one się nazywają mode 3, czyli modu trzeciego, te cząstki modu trzeciego i tak naprawdę my nie wiemy, czy one tam są, czy ich nie ma. Ludzie się kłócą przez 40 lat o to, ale warto sobie rzeczywiście zdać sobie sprawę z tego, że no właściwie jednym z najbardziej palących tematów, które w tej chwili są, jeżeli chodzi o te chmury, o chmury wenusjańskie, to jest właściwie stwierdzenie, z czego składają się te cząstki modu trzeciego. Więc mamy do czynienia z pewnymi kluczowymi astrobiologicznymi pomiarami w atmosferze. Więc chcielibyśmy tak naprawdę wiedzieć, które z tych gazów, które są anomalne w tej atmosferze, są naprawdę tam, w jakiej ilości. Chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest charakterystyka tych aerozoli, zarówno fizyczna, jak i chemiczna. Chcielibyśmy wiedzieć, jak one są duże, czy są ciekłe, czy nie, i tak dalej, i tak dalej. Chcielibyśmy wiedzieć, jak dużo kwasu siarkowego tam jest, czyli ta kwasowość aerozoli jest niezwykle ważna. No i oczywiście chcielibyśmy również poznać ich skład chemiczny. Również chcielibyśmy wiedzieć, czy w tych cząstkach w chmurach Wenus jest chemia organiczna, czy są tam jakieś związki organiczne, dlatego że nikt wcześniej, żadna misja kosmiczna wcześniej, która poleciała na Wenus, a było jej w sumie całkiem dużo, nie zadała tego pytania
wprost. Więc mamy tutaj wielkie pole do popisu i stąd się właśnie biorą te nasze różne koncepcje wenusjańskich, Venus Life Finder, gdzie mamy tutaj właśnie szereg takich różnych misji o różnym stopniu zaawansowania technologicznego i różnym stopniu skomplikowania, gdyż mamy również tak zwaną małą misję, gdzie jesteśmy partnerem firmy Rocket Lab i doradzamy im naukowo, jeżeli chodzi o cele misji, ich misji, która jest planowana na 2023. Mamy również nasze dodatkowe misje tak zwane średnie, koncepcje średnich misji, które są również zainspirowane tą misją rosyjską Vega i są one nieco bardziej skomplikowane i w końcu ostatecznie mamy koncepcje tak zwanych dużych misji, które się skupiają na tym, żeby przywieźć próbki wenusjańskich aerozoli z Wenus na Ziemię, dlatego że oczywistą rzeczą jest, że ostateczny dowód na istnienie życia w chmurach Wenus będziemy mogli tylko i wyłącznie uzyskać, jeżeli naprawdę przeprowadzimy bardzo dokładną chemiczną analizę tych cząstek, a to możemy zrobić tak naprawdę tylko i wyłącznie w laboratoriach ziemskich. Więc ja pokrótce scharakteryzujemy wszystkie te trzy nasze koncepcje, żebyście mieli taką ogólną wizję, w jakim kierunku nasze badania i nasz rozwój tych koncepcji się odbywa. Misja firmy Rocket Lab zaplanowana jest obecnie na rok 2023. Wystrzelenie jest w okolicach maja 2023. Jest to misja, która jest niesłychanie specyficzna, czyli specjalnie dopasowana do bardzo konkretnego zadania naukowego. Ma bardzo niskowagowy ładunek, tylko 1 kilogram i tak naprawdę czas trwania misji jest tylko 3 minuty, gdzie ten właśnie próbnik spędzi w tych chmurach tylko i wyłącznie 3 minuty, ale jest to wystarczający czas, żeby dokonać bardzo ciekawych pomiarów. A celem tychże pomiarów jest właśnie to, żeby wykryć związki organiczne w chmurach Wenus, w tych kropelkach tego kwasu siarkowego. I mamy bardzo nowoczesny, można się pokusić o stwierdzenie, że najbardziej nowoczesny nefelometr na świecie. Jest to tak zwany nefelometr autofluorescencyjny. Ten instrument tak naprawdę umożliwi nam dwie rzeczy. Nefelometr jest to instrument, który będzie w stanie zmierzyć zarówno kształt, jak i wielkość cząstek w atmosferze, na przykład chmur. I są tego typu instrumenty używane na Ziemi bardzo często do pomiaru na przykład różnorakich zanieczyszczeń, zapylenia, czy też pomiarów na przykład różnorakich pyłków pochodzenia biologicznego również w atmosferze. My w naszym przypadku jesteśmy bardzo zainteresowani tym, żeby zmierzyć kształt i wielkość cząstek w atmosferze i również dodać do tego ten element autofluorescencyjny. A co mam na myśli, to jest to, że tak naprawdę autofluorescencja to jest doskonały sposób na wykrycie różnych substancji organicznych wewnątrz tych chmur, wewnątrz tych kropelek chmur na Wenus. I wiadomo, że wiele związków organicznych charakteryzuje się fluorescencją i pod wpływem na przykład promieniowania UV i możemy, że tak powiem, dobrać sobie długość fali naszego lasera i dobrać sobie odpowiednio długość fali ekscytacji ekscytującą długość fali tego lasera i jednocześnie wykryć emisję tych naszych różnorakich związków organicznych. I my również z pomocą profesora Steve'a Bennera właśnie żeśmy dopasowali sobie, których tak naprawdę laserów, o jakiej długości fali też należałoby użyć do tego typu pomiarów w celu wykrycia właśnie różnorakich związków organicznych, które byłyby najbardziej prawdopodobne właśnie w środowisku kwasu siarkowego, stężonego kwasu siarkowego w chmurach Wenus. Więc cała misja, ta mniejsza misja Rocket Lab tak naprawdę skupia się na tym, że próbnik
próbnik będzie zrzucony w atmosferę wenecjańską i tam spędzi, no, w tych chmurach, które nas najbardziej interesują z punktu widzenia naukowego, spędzi około 3 minut. To się wydaje bardzo krótko, ale tak naprawdę jest wystarczająco do tego, żeby właśnie ten nefelometr, który jest budowany przez doktora Darrella Baumgartnera z firmy Droplet Technologies, żeby też on wykrył te nasze różnorakie związki organiczne i przesłał informacje na temat tych potencjalnych detekcji na Ziemię. To jest krótki opis tej misji Rocket Lab. Mamy również oczywiście ten nasz większą koncepcję tak zwanych VLF Habitability Mission. To jest misja, która jest o wiele bardziej skomplikowana, jeżeli chodzi o instrumenty i również cele naukowe. Bardzo czerpie z różnych rozwiązań poprzednich misji czy WEGI rosyjskich. I w tym przypadku my skupiamy się na tym, żeby zobaczyć tak naprawdę, z czego są zbudowane te aerozole w atmosferze i również bezpośrednio badać skład chemiczny atmosfery i szukać właśnie tych sygnałów życia czy śladów życia bezpośrednio. Mamy instrumenty w gondoli, w tym balonie umieszczone w gondoli, ale również eksplorujemy możliwość wypuszczenia małych takich próbników, które mając różnorakie sensory różnych gazów w tychże próbnikach mogłyby nam dać profil występowania różnorakich, różnych gazów poniżej tak naprawdę naszego balonu. Więc tak naprawdę celami tej naszej misji VLF Habitability jest przede wszystkim stwierdzenie, jak bardzo mało zdatne do zamieszkania są chmury Wenus. I tutaj z punktu widzenia naszego własnego, czy życia opartego na wodzie, jeżeli ono by w ogóle tam występowało, no to by musiało tak czy siak być ogromnie różne niż życie, które my mamy tutaj na Ziemi, ale ważne jest oczywiście określenie ilości pary wodnej w warstwach chmur. Chcielibyśmy określić również tą kwasowość kropelek chmur, stwierdzić, że rzeczywiście wszystkie kropelki mają to samo stężenie kwasu siarkowego, czy niektóre z nich są rzeczywiście bardziej, mniej kwasowe niż nam się wcześniej wydawało. Musimy oczywiście zadać pytanie, chcielibyśmy zadać pytanie, czy w chmurach Wenus znajdują się różne inne związki chemiczne, szczególnie pierwiastków mniej lotnych, tak? Jeżeli na przykład takich jak metale, czy na przykład fosfor. Metale były wykryte przez poprzednie misje WEGI i Venery. Warto byłoby stwierdzić, czy te pomiary tak naprawdę były poprawne, gdyż występowanie metali w chmurach Wenus no na pewno zwiększa możliwość ich zasiedlenia przez życie. No i oczywiście pomiar temperatury, ciśnienia i prędkości wiatru wydają się jako takie zupełnie podstawowe, natomiast mają duże znaczenie, szczególnie jeżeli chodzi o ruchy wiatru, szczególnie ruchy wertykalne, dlatego że jakakolwiek biosfera, która czy cokolwiek żywego, które by funkcjonowało w tej atmosferze wenecjańskiej, no musiałoby być w jakiś sposób podtrzymywane też przez ruchy powietrza, które są wertykalne i bez tego tak naprawdę no, nie moglibyśmy mówić o zasiedleniu tych chmur. Więc w tym przypadku tak naprawdę ruchy powietrza są też sygnałem czy takim koniecznością do tego, żeby można było mówić o możliwości zasiedlenia chmur. Chcielibyśmy oczywiście też szukać życia w samych chmurach. Tutaj wykrywamy, bo mamy różnorakie instrumenty do wykrywania różnorakich zredukowanych gazów biosygnaturowych. To mówiliśmy potencjalnie o występowaniu amoniaku. To jest jeden z naszych najciekawszych gazów, których chcielibyśmy szukać. I oczywiście chcielibyśmy znaleźć tą chemię organiczną. Jeżeli udałoby się nam również zidentyfikować, które związki chemiczne tak naprawdę by się nam udało znaleźć, to by był dodatkowy wielki sukces. I jasne, z użyciem naszego oczywiście wspaniałego nefelometru Darrella Baumgartnera możemy również określić, czy
cząstki chmur są tak naprawdę ciekłe czy stałe, możemy określić, jaki jest ich kształt i oczywiście możemy również określić, jaka jest populacja tych różnych cząstek, ile jest tak naprawdę tych subpopulacji, jak się rozkłada ta jednorodność tych cząstek w chmurach Wenus na przestrzeni całej tej przestrzeni chmur. I mamy tutaj do czynienia, mamy tutaj wybranych bardzo wiele różnych ciekawych instrumentów, które bierzemy pod uwagę, jeżeli chodzi o ten koncept misji. Tutaj zastanawiałem się, czy nie przejść przez poszczególne te instrumenty i doszedłem do wniosku, że wtedy moja prezentacja byłaby zdecydowanie zbyt skomplikowana i zbyt długa, więc zostawiam tutaj tą listę na ekranie, a cały nasz raport, o którym ja dzisiaj opowiadam, jest dostępny w internecie na archiwie i więc zachęcam wszystkich do przeczytania szczegółów na temat poszczególnych instrumentów. Mogę tylko powiedzieć, że na przykład mamy część instrumentów, które są bardzo nowatorskie, na przykład różnorakie instrumenty, które mają za zadanie badać kwasowość cząstek. I tutaj mój kolega, profesor Michael Pajosalu z Tartu, będzie również 17 marca opowiadał o jego zaangażowaniu w nasze konsorcjum WLF i na pewno powie wtedy o wiele więcej szczegółów na temat jego zaangażowania i jego sensora kwasowości również. Więc mamy do czynienia z bardzo skomplikowaną naszą misją, czy bardziej skomplikowaną misją, tą WLF Habitability. Natomiast to jest oczywiście nic w porównaniu do konceptu, który również rozwijamy, a mianowicie przywiezienie próbek wenusjańskiej atmosfery czy chmur na Ziemię w celu ich laboratoryjnego zbadania. I to jest coś, czego właściwie nikt na serio wcześniej nie rozwijał. I więc właściwie technologia, która jest do tego potrzebna, nie istnieje. Albo istnieje w stadium, które jest niewystarczająco zaawansowane. I to jest dlatego właściwie jedyną rzeczą, którą mogę Wam tutaj pokazać, jest pewien taki koncept, który jest rozwijany przez Westona Buchanana i Rachana Agrawal z naszego konsorcjum, a mianowicie my chcemy również przynajmniej na razie koncepcyjnie rozwinąć ten typ misji. Chcielibyśmy mieć na pewno jakiś kolektor, który zbierze te próbki. Tutaj nasze wcześniejsze misje, które byśmy chcieli wysłać, a mianowicie te, które zbadają, czy chmury na przykład są zbudowane z cząstek, które są stałe, czy są ciekłe. Tu ma bardzo to duże znaczenie, dlatego że jakikolwiek kolektor się wybierze do tego typu misji, będzie musiał być dostosowany do tego, z czego tak naprawdę te chmury są zbudowane. Wiedza o tym, z czego one naprawdę są zbudowane, wymusza z kolei technologię tego typu misji. Więc my musimy mieć wiedzę na temat tego, z czego chmury są zbudowane tak naprawdę dokładnie, żeby zaprojektować dobry kolektor. No i chcielibyśmy dokonać na pierwszy rzut oka bardzo dziwnej rzeczy, a mianowicie wystrzelić ten nasz zebrany materiał z balonu, żeby się połączyć z orbiterem i żeby po prostu ostatecznie wrócić na Ziemię. Jest to coś, co jest bardzo nowatorski pomysł, ale został on ostatnio doceniony przez NASA i my dostaliśmy mały taki grant na to, żeby rozwijać ten koncept dalej, więc się z tego powodu bardzo cieszymy. Także to jest generalnie to, czym nasze Venus Life Finder konsorcjum się zajmuje i możemy to w pewnym sensie tak podsumować, że my chcielibyśmy, żeby eksploracja Wenus to nie było takie wydarzenie hura raz na 40 lat, tylko chcielibyśmy mieć małe misje wysyłane dosyć często, co kilka lat na przykład, w celu tak naprawdę skoncentrowania się na tych anomalnych czy na tych bardzo dziwnych wynikach poprzednich misji, które tak naprawdę w pewnym sensie zostały trochę zignorowane przez te dekady badań Wenus. I szczególnie chcielibyśmy rzeczywiście, jeśli nie boimy tego, żeby się skoncentrować na astrobiologii tych chmur i ostatecznie rozwinąć ten koncept powrotu
próbek tych atmosferycznych na Ziemi. No to jest oczywiście duży science fiction, ale mam nadzieję, że przynajmniej w przeciągu ostatnich, następnych 20 lat uda się również to zrealizować. Wiadomo, głównym naszym celem są pomiary, tak jak powiedziałem, wszystkich tych anomalnych odkryć wenusjańskich, stwierdzenia, czy one są poprawne, czy nie. I przede wszystkim stwierdzenie również, z czego te chmury się składają same w sobie. I wiadomo jest, że ja jestem tylko skromnym przedstawicielem całego konsorcjum. Więcej, niesamowita ilość osób jest zaangażowana w nasze działania i ja bym bez ich zaangażowania cała ta nasza inicjatywa oczywiście nie miałaby szans powodzenia. Tutaj jest tylko parę osób wymienionych na tym slajdzie, ale oczywiście ja dziękuję absolutnie wszystkim. Gdyby nie przywództwo, czy profesor Sari Ziegler, w ogóle nie, ta cała inicjatywa nie mogłaby się oderwać od ziemi. Tutaj oczywiście wielkie podziękowania dla Pita Klupara i Petera Wardena z Breakthrough Initiatives, no i całej reszty naszego głównego teamu VLF, jak profesor Riskara, czy Davida Greenspoona, ale również studentów Westona Buchanana i Rachany Agrawal, którzy są wspaniałymi inżynierami i którzy tak naprawdę są odpowiedzialni za większość inżynieryjnych rozwiązań, o których ja nawet nie śmiałbym wspominać tak dokładnie. Tutaj oczywiście też Ewa Borowska z naszego towarzystwa jest zaangażowana z nami razem w tę działalność i miejmy nadzieję, że tak naprawdę nam się to wszystko uda. Na razie wszystko jest na dobrej drodze, że tak będzie, więc trzymajmy kciuki. I dziękuję bardzo i oczywiście, jeżeli są jakiekolwiek pytania, to proszę, bardzo chętnie się teraz możemy podyskutować. Dziękuję.